Lepszej aury na wizytę świętego Mikołaja na Placu Wolności dzieci nie mogły sobie wyobrazić. Od kilku dni Świnoujście tonie w białej pokrywie śnieżnej. W środę 6 grudnia od rana też padał śnieg. To wszystko sprawiło, że o 17 w momencie rozświetlenia miejskiej choinki mogliśmy poczuć magię zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, a nawet Sylwestra. W tym roku władze miasta postanowiły już nie szukać oszczędności kosztem ozdób świątecznych i mieszkańcy, a także goście Świnoujścia mają powody do radości. A śniegiem cieszmy się póki jest, bowiem od przyszłego tygodnia mają wrócić temperatury powyżej zera. Synoptycy prognozują, że w tym roku nie mamy co liczyć na białe święta, więc dobrze, że śnieg pojawił się chociaż w Mikołajki.